coraz częściej prześladuje mnie refleksja. Przed chwilą mijaliśmy patrol policyjny, chyba ich tam stało 10. A swoją drogą to nie wiem, dlaczego ludzie to robią. No ja jakby rety, ale... Dzień dobry. Jeśli zastanawiacie się, gdzie teraz idę, to powiem tylko, że jest 7:30 i że za chwilę będzie chwila prawdy. Czyli mój test, który nie świadczy o mojej wiedzy. A jak dobrze pójdzie, no to odlot. A jak źle pójdzie, no to w plecy. Oczywiście ta apteka, w której chciałem zrobić antygen, nie była pewna, czy ich test będzie honorowany, w związku z czym musiałem iść do laboratorium, które właśnie wam przed chwilą pokazałem. Wysiedziałem się godzinę, zapłaciłem prawie 1000 Mexican peso i jest tylko jedna dobra strona tego, że za 3 godziny mam odebrać wynik. Ale miałem tak serdecznie dosyć tego siedzenia, papierkowej roboty i innych pierdół, że naprawdę nie wyobrażacie sobie. No teraz 3 godziny czekania na wynik. Nie chce mi się wracać do hotelu, bo to jest kawałek. No więc chyba się przyczaję tutaj gdzieś w okolicy. Coraz częściej prześladuje mnie refleksja, że jeśli tak dalej pójdzie, to turystyka padnie na pysk, za przeproszeniem. Pomijając kwestię cen za testy, to nie zapomnijcie o stresie, który zawsze towarzyszy temu procederowi, ponieważ to jest naprawdę loteria, czy test wam wyjdzie pozytywnie, czy negatywnie. Więc teraz niech mi ktoś powie, która hiena i kiedy wypuści taki kawał mięcha, jakim jest profit z tych głupich testów, które o niczym nie świadczą, bo może niektórzy z was wiedzą. Nawet człowiek, który stoi za tym testem, człowiek, który, można powiedzieć, stworzył ten test, sam powiedział, że nie może być on używany do celów diagnostycznych. A więc płacimy za nic. Bulwar Jana Pawła II.
Pamiętacie? To właśnie bulwar, którym wjechałem do Tuxtla Gutierrez 4 tygodnie temu. Dziś ją opuszczam. Antygen na szczęście wyraził się o mnie negatywnie. Bilet mam wydrukowany, do tego deklaracja zdrowia online. QR code w telefonie. Jednej rzeczy nie mam, bo nigdy jej nie mam. Mój bilet jest zawsze w jedną stronę. Przed chwilą mijaliśmy patrol policyjny, chyba ich tam stało 10. Ale skoro kierowca bez pasów, to ja też bez. Lotnisko w Tuxtla Gutierrez jest oddalone od miasta około 40 minut, no może w porywach pół godziny. Górki w koło. Jeszcze do odprawy mamy kawał czasu. Ale wiecie co, swoją drogą nie byłbym sobą, gdybym nie wyraził mojej opinii na pewien temat. Zobaczcie, zbliżaliśmy się do patrolu policyjnego i tak jak wam powiedziałem, on nawet nie zrobił ruchu ręką, żeby się zapiąć pasem, a maskę miał na twarzy. Ja nie miałem. I teraz mi przyszło do głowy, dlaczego w niektórych krajach musimy nosić, zakładać pasy, w niektórych nie musimy. Kto tak bardzo martwi się o nasze zdrowie i życie, każąc nam zakładać kaski w momencie, kiedy jedziemy na jakimś skuterku, który rozwija prędkość 50 km na godzinę na przykład. Komu przeszkadzało w pewnym momencie, że niebieskie długopisy dłużej nie mogą być używane, musimy pisać czarnym długopisem. Teraz maski. Wiecie, ten proces kontroli zaczął się dawno, dawno temu. Tylko my niespecjalnie zwracaliśmy na to uwagę. Ale tak to właśnie wygląda. No może by tak coś zjeść. Bo nie wiadomo, czy w samolocie będą dawali. Już pierwsze bramy za mną piekielne. Stałem się w kolejce, jak to zwykle bywa. Po dwóch godzinach w samolocie jestem znów w stolicy Meksyku. Nawet nie sądziłem, że tu będę, ale tak wyszło. Mam przesiadkę, słuchajcie. Z Tuxtla Gutierrez wyjechałem albo wyleciałem
2 godziny temu, z czego lot trwał 1,5 godziny. Nie lubię słowa półtora, bo półtora i półtora to daje cały tor. Nie lubię słów, które się odmieniają trudno przez przypadki. Nie wiem, może po latach zaczęło mi to sprawiać kłopot. Nie wiem, muszę odebrać bagaż. Potem chyba pójdę na jakąś kawę i zapalić. A następnie czeka mnie kolejny check-in, ponieważ to jest lot z przesiadką i self-transfer. Zastanawia mnie, wiecie, bo pamiętam 2 lata temu i jeszcze rok temu, to jak wsiadaliśmy do samolotu, to na naszym siedzeniu czekał na nas cały zestaw, rękawiczki, maski, ten żel alkoholowy do mycia rąk. Natomiast teraz już te maski musimy kupować sami, nie wspominając już o rękawiczkach, których nigdy nie używałem, i żelu alkoholowym albo jakichś tam serwetkach nasączonych alkoholem. Ale co tu dużo mówić, pamiętacie, 11 września był dawno, dawno temu, a do tej pory nikt nas nie chce przepuścić z butelką wody. Każą nam zdejmować buty, zegarki i różne reperkusje mamy po 11 września. Także ciekawe, co nam zostanie w tej chwili po 2 latach ciermięgi. Ciekawe, kiedy wyskoczymy z masek i z testów. Ale tak jak wspomniałem, która hiena, sorry, wypuści w tej chwili taki profit, jakim są pieniądze z testów. Okej, idę szukać bagażu, kochani. Do zobaczenia później. To chyba będzie tutaj, jak myślicie? Tak, Volaris 795. Po raz pierwszy leciałem tymi liniami i muszę powiedzieć, że nie mam nic złego do powiedzenia. Oczywiście z tym jedzeniem to przesadzałem, nie liczyłem, że coś będzie do jedzenia. Przecież ten lot miał tylko godzinę i 30 minut, a więc trudno oczekiwać, żeby w tym czasie rozdawali jeszcze coś do jedzenia. Ale muszę wam powiedzieć, że sięgając pamięcią do bardzo dawnych czasów, zawsze dobre linie lotnicze, a nawet i te niedobre, coś tam rozdawały. Albo była to butelka wody i orzeszki, albo były to jakieś tam precelki czy inne fistaszki, ale zawsze coś było. Po raz pierwszy leciałem samolotem w roku 1989, muszę wam powiedzieć. Była to Alitalia, leciałem do Kanady. Mogłem zabrać wtedy, pamiętam, 2 bagaże po 30 kg. I muszę wam powiedzieć, że tyle miałem. Alkohol się w samolocie lał strumieniami. Co tam jeszcze? Aha, jeszcze wtedy można było palić papierosy, nawet na pokładzie samolotu. Ale muszę wam powiedzieć, że ten alkohol to się lał tylko do momentu, kiedy zmieniłem samolot, bo leciałem z Rzymu do Toronto, a w Toronto przesiadałem się na samolot do Calgary. I co? I numer świata. Zamówiłem sobie drinka, żeby się postawić na nogi, więc pozamówiłem sobie jakieś tam whisky z lodem.
A tu pani z maszyną przyszła i mi każe płacić. Nie no, oczywiście zapłaciłem, miałem pieniądze. Ale już wtedy pomyślałem, oho, przyleciałem do innego świata. Nawet szybko bagaż swój dostałem, także udało się. Tak, mówię, udało się, wiecie, bo to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, jak wszyscy odchodzą z bagażem, a wy bez. Tak zdarzyło mi się po przylocie z Cancun. Przyleciałem na Gatwick. Czekam na swój bagaż i czekam, a tu nic. No i pojechałem do domu bez bagażu. Najgorsze jest to, że kluczyki od samochodu miałem też w bagażu, który zginął. Przywieźli mi ten bagaż 2 tygodnie później. Tyle, że był dużo mniejszy. A swoją drogą to nie wiem, dlaczego ludzie to robią swoim zwierzętom. Mam 3 godziny czasu przed kolejnym lotem. A więc sam raz, żeby pooddychać bez maski i wyprostować nogi. No ja jak berety, ale lotnisko zmieniłem. Na bilecie nic nie miałem zaznaczone, że mam lotnisko zmienić. Także z terminalu 1 musiałem przejechać na terminal 2. I teraz stoję w kilometrowej kolejce. Ten jeszcze nie wie, ale też będzie za chwilę zapakowanie. Ciekawe na ile godzin. No więc jest ciekawie. 15 minut temu powinienem wylecieć, ale wciąż jestem w Mexico City. Zapytacie dlaczego? Chciałbym wiedzieć. A stałem 1,5 godziny w tej kolejce, którą widzieliście. A na koniec wymagali ode mnie biletu powrotnego, biletu wyjazdowego z Panamy. Po przykrych doświadczeniach z Air Mauritius nie bukowałem biletu wyjazdowego z Panamy, ponieważ już 2 lata jak Air Mauritius nie oddał mi pieniędzy za mój lot z Seychelles na Mauritius. Już 2 lata wiszą mi pieniądze i wciąż się kłócą. A z tego co wiem, byli winni ludziom 85 milionów euro. Druga sprawa, nawet nie wiedziałem, gdzie będę leciał z Panamy, w związku z czym nie bukowałem biletu żadnego z Panamy. O tym wam opowiem więcej, bo tak jak mówił Boguś Linda, nie chce mi się gadać. No więc słuchajcie, trafiłem na totalnego dupka, w obecności którego zrobiłem rezerwację wyjazdową z Panamy. Po czym tak szybko jak skończyłem rezerwację, powiedział mi, że flight is closed, że lot jest już zamknięty. Pomimo tego, że na bilecie miałem napisane, że bramka będzie zamknięta dopiero za 20 minut. Ale oczywiście nie było przeproś. Przeskoczę już do finału sprawy, ponieważ jedna z pań zainteresowała się sprawą. I
i powiedziała mi, żebym przyszedł za godzinę, że będzie supervisor i mi zmienią bilet. I tak się właśnie stało. Także już mam nowy bilet. Za godzinę mam być już przy bramce. Mój bagaż już został odprawiony. Także jestem tylko z podręcznym. No, będę parę godzin później po prostu. No to już chyba domyślacie się, że jestem na dobrej drodze. Przeszedłem przez bramkę. Wszystkie duty free shop zamknięte. Nie zaczął się dobrze, ale chcę wam powiedzieć, że miałem do dyspozycji 3 siedzenia. Już jestem po śniadaniu, a dupek mnie spławił, ponieważ, i tu uwaga, tak się dłubali, że nie zdążyli odprawić wszystkich. Spotkałem ludzi, którzy podobnie jak ja, byli przebukowani na następny lot. Po raz pierwszy w historii mojego latania obsługa lotniska nie zdążyła z odprawą. Obciach. Welcome to Panama, guys. Czy jestem happy? Nie wiem. Wiecie, jak to jest. Chcecie być happy, ale ktoś postanowił zaspieprzyć. No i co, na wyprawie najlepszego. Że co, że teraz mogę skancelować ten flight? Mogę skancelować ten lot, przepraszam. Staram się nie wtrącać wyrazów angielskich, a czasami to się nie udaje. Albo mogę po prostu w ogóle nie kancelować. I co? I mogę tu zostać, czy tak, czy siak. Jak można bukować ten wyjazdowy lot? W momencie, kiedy nie wiecie, gdzie chcecie jechać, kiedy, a niczym, bo może będę chciał odwiedzić autobusem któryś z państw ościennych. Zdura kolejna. Idę po mój bagaż. W Meksyku było dokładnie to samo. Ludzie są tak wpatrzeni w swoje telefony. Kiedyś stałem w kolejce z kimś i dosłownie ktoś przeskakiwał z aplikacji na aplikację. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Nie kontrolujemy się już wcale. To już nie jest przewijanie Facebooka. To jest przewijanie po prostu aplikacji. Pamiętacie go? Już wypuszczone z pudełka. Już jestem w taksi i zbliżamy się pomału do centrum Panamy.
A teraz, moi mili, pozwólcie, że was pożegnam. Czas na prysznic po 30 godzinach. Czas się rozpakować. A tego na pewno nie chcecie być świadkiem. Dziękuję za nasze kolejne wspólne podróżowanie. I jak zawsze, do następnego. Wkrótce.